to jest, że część ludzi osiąga sukces, a znaczna część ma z tym problem. Wiele osób próbuje założyć firmę i większość z nich upada. Wiele osób chce zbudować portfolio nieruchomości, a ledwo jest w stanie odłożyć na depozyt na swój pierwszy dom. Więc moje zasadnicze pytanie brzmi, to gdzie jest klucz do osiągnięcia sukcesu? Jakie trzeba mieć umiejętności oraz cechy charakteru, aby odnieść sukces? A może to nie ma znaczenia? A może to przypadek i szczęście, układy i znajomości? A może jednak determinacja i ciężka praca prowadzą do osiągnięcia sukcesu? Czymkolwiek on jest. Nazywam się Radosław Salak i pomagam ludziom zrozumieć, że świadome podejście do finansów jest bardzo ważne i może przyczynić się do osiągnięcia wolności finansowej przed oficjalną emeryturą. Dlatego zapraszam Cię do wysłuchania programu Inspirujące historie, gdzie przepytuję ludzi, którzy osiągnęli sukces w swoich dziedzinach i postanowili zdradzić, co należy zrobić, abyś i Ty mógł powtórzyć ich drogę, czerpiąc inspirację z ich doświadczeń. Cześć, witaj, z tej strony Salak Radosław. Dzisiaj bardzo ciekawy wywiad z Tomaszem Błędzkim. Błędzki? Cześć. Tak, a po angielsku będzie Blecki, tak? Blecki, tak. Blecki, płaszczone, tak. Takie bezdźwięczne. Bo żyjemy w czasach Facebooka, gdzie nie ma polskich liter. Tak. I tak, Tomasz mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii, jest inwestorem, tak. Jest inwestorem na terenie Anglii, rozumiem, tak? Tak, tylko i wyłącznie na terenie. Tak, tylko i wyłącznie na terenie Anglii, to trzeba niekiedy podkreślać, bo Anglia się składa z kilku krajów. Mhm. I dzisiaj nagranie z serii Inspirujące historie. Jak to jest, że część ludzi osiąga sukces, część o tym marzy, a inni w ogóle jeszcze nawet nie wiedzą, że można odnieść sukces jakiś. I mam do Ciebie prośbę, Tomku, jakbyś mógł parę słów powiedzieć o sobie, co robisz, jak to się stało, że znalazłeś się w Anglii i później dodać, jak to jest, że w ogóle interesujesz się nieruchomościami. To tak może na początku, bo za dużo powiedziałem, Twoja historia, jak to się stało, że jesteś w Anglii? Dziękuję Ci za zaproszenie, Radku. Tak, ja przyjechałem w 2006 roku, czyli to była w sumie ta pierwsza fala osób, które przyjeżdżały do Anglii. Miałem tutaj już ułatwione zadanie z racji tego, że mój brat i moja siostra już tutaj byli od roku, w związku z tym jak przyjechałem, to niejako na gotowe, tak? Ja miałem swoją firmę w Polsce, handlowałem na Allegro i cały czas uważałem, że mimo, że rodzeństwo wyjechało, że jestem w stanie coś osiągnąć w Polsce, aczkolwiek później okazało się, że walczę z wiatrakami, podczas gdy tutaj życie lekkie, łatwe i przyjemne, tak byśmy powiedzieli, tak? W związku z tym zdecydowałem się przyjechać, przyjechałem 1 marca, na pierwszą pracę w sumie czekałem kilka tygodni do chyba 5 kwietnia, jak zaczął się rok podatkowy, od razu zaczęła się praca. W sumie miałem szczęście takie, że ja nigdy nie szukałem pracy, gdzie pracuje się z Polakami, ja starałem się, żeby to było środowisko typowo angielskie, gdzie mógłbym poszlifować swój angielski, bo jak ja tu przyjechałem, to miałem dosłownie paręnaście godzin języka. W związku z tym nie byłem w stanie się dobrze dogadać, aczkolwiek to, że pracowałem w angielskich firmach, pozwoliło mi w miarę szybko ten język poszlifować. Później zacząłem też, w Polskim Ośrodku w Lidz były lekcje języka angielskiego, tam też uczęszczałem na to, no i jakoś tak się wszystko fajnie rozwinęło. Pierwsza moja praca to w ogóle było praca na magazynie, przy czym ja skończyłem historię w Polsce, później trochę pracowałem jako przedstawiciel handlowy, między innymi dla Ery, teraz już chyba Era nie istnieje, sprzedawałem telefony komórkowe, w związku z tym ja zawsze pracowałem pod krawatem, w garniturze, natomiast tutaj trafiła mi się praca, gdzie mogłem do pracy chodzić tak typowo na luzie, nawet w dresie, można powiedzieć. I to mi się bardzo podobało, że to było takie bardziej fizyczne i tak wytrzymałem w sumie rok, ale później zaczęło mi coś doskwierać, tak? W sumie już po pierwszych kilku miesiącach trafiła się okazja do zrobienia czegoś w nieruchomościach, tak? Bo ja przyjechałem 1 marca i w czerwcu już ściągnąłem pierwsze 3 osoby do pomocy przy remoncie dla osoby, z którą ja pracowałem, żeśmy się dogadali tak, że on kupił dom, chciał go tanio i szybko wyremontować. Ja z racji tego, że byłem Polakiem, a Polacy wtedy mieli bardzo dobrą opinię, jeżeli chodzi o budowlankę, pojechałem do Polski samochodem, wyjechałem w środę, wróciłem w niedzielę, przywiozłem 3 osoby, z wszystkimi narzędziami, tak, to było crazy, moim golfem trójką wtedy, przyjechaliśmy i zaczęliśmy robić te remonty i wtedy to był taki pierwszy jak gdyby rozdział związany z nieruchomościami, aczkolwiek on się szybko skończył z tego względu, że w tej ekipie, jak były 3 osoby, było wszystko pięknie, ładnie, ja pomagałem wszystko organizować, przywozić materiały, zarządzać. Później dołączyła do nas 4. osoba z Polski i ta osoba wiecznie była niezadowolona. Zawsze albo coś nie grało, albo robota za ciężka, albo kasa za mała. No generalnie zawsze coś było i zepsuł atmosferę w całym teamie i po prostu chłopaki zdecydowali się później pod jego naciskiem właśnie wrócić do Polski, co było moim zdaniem no bardzo nierozsądne. No i tak się w tym momencie skończyła moja historia z nieruchomościami do roku 2010, z racji tego, że to był już właśnie okres tego kryzysu, aczkolwiek ja wtedy nie śledziłem rynku nieruchomości. Moim celem na ten okres było kupienie własnej nieruchomości i kupiłem sobie dom w 2010 roku, taki jak sobie wymarzyłem, z dużym ogrodem, z podjazdem, czyli spełnił wszystkie moje warunki, tak? I ten dom remontowałem tak po swojemu, tak? Czyli tak jak ja chciałem, żeby była fajna łazienka, tak jak się w Polsce robiło. I co się wydarzyło w 2012 roku? Przyszedł czas remortgage'u i kiedy zrobiliśmy wycenę, okazało się, że ten dom jest warty o blisko 30 tysięcy więcej niż ja za niego zapłaciłem. W związku z tym przy remortgage'u ja chyba wyciągnąłem wtedy 18 tysięcy i tak mówię, o kurczę, gdybym miał 10 takich nieruchomości, nie dość, że mieszkam w niej, czyli spłacam swój kredyt, to jeszcze mogę wyciągnąć taką kasę po 2 latach, tak? Przy czym ja wtedy jeszcze, nawet chyba jeszcze takich szkoleń nie było, gdzie można było się dowiedzieć coś na temat remortgage'u, jak to robić po prostu w taki sposób bardziej usystematyzowany. No i to mnie natknęło w 2012 roku do zakupu pierwszego buy-to-letu. W międzyczasie też zrobiłem szkolenie z taką firmą, to nazywała się Property Mentors. Ta firma już dzisiaj nie istnieje, w związku z tym to niejako świadczy o jakości tych szkoleń, aczkolwiek dużo pieniędzy kosztowało i dla mnie, dla kompletnego świeżaka to były takie informacje na temat bridgingu, gdzie ja nawet nie wiedziałem, że bridging w ogóle istnieje, sposoby na zakup, refinansowanie, to wszystko tak jak gdyby zostało przede mną otworzone. Ale tak jak mówisz, ja na początku miałem problem z tym kupieniem pierwszej nieruchomości. Później jak ją kupiłem, czekałem następne 2 lata i to było na zasadzie, tak jak Ci powiedziałem, że ja miałem drogie hobby, ja co 2 lata kolekcjonowałem dom. Ja po prostu zbierałem pieniądze, miałem dosyć dobrą pracę, w związku z tym składałem pieniądze i te pieniądze trafiały na depozyt. I to było takie kolekcjonowanie domów. I kiedy doszedłem, kiedy miałem już 3 takie nieruchomości, stwierdziłem, że kurde, no fajnie by było zacząć to robić tak hurtowo, tak? W związku z tym dlatego teraz, żeby dać Ci dojść do głosu, podsumuję, że w tym roku na razie kupiłem 1, w przyszłym tygodniu powinniśmy robić completion na następne nieruchomości i kiedy te 2 nieruchomości podtrzymamy jakieś 6 miesięcy, zrobimy remortgage i jeszcze liczę, że w tym roku uda mi się przynajmniej 1, a najlepiej 2 kupić. Taki jest plan. Mówi się, że najtrudniej jest z pierwszą nieruchomością, później to już idzie jak z górki. Tak, no ja tą swoją pierwszą to potraktowałem właśnie jako taką naukę, dlatego też nie dałem jej do agencji, że chciałem przejść ten cały proces, jak znaleźć tenanta, jak podpisać z nim umowę, jak sprawdzać te nieruchomości, żeby po prostu tego wszystkiego się nauczyć i później okazało się, ja generalnie inwestuję tylko i wyłącznie w nieruchomości typu buy to let, czyli są to nieruchomości dla rodzin, tak, single let tak zwany, chociaż mam jedną, coś na kształt HMO, ale to też jest zarządzane przez agencję, także to jest traktowane w sumie jako single let. Także to było to, czego ja się nauczyłem i czego się teraz trzymam, tak? Wiem, że na przykład strategia HMO jest dużo bardziej dochodowa, załóżmy, czy service accommodation może być dużo bardziej intratny, aczkolwiek ja czuję się w tym bezpiecznie, że mam nieruchomości, które są wynajmowane dla rodziny. Mogę powiedzieć tak, na przykład ta nieruchomość pierwsza, którą kupiłem w 2012 roku, jest cały czas wynajmowana dla tej jednej i tej samej osoby. W związku z tym to jest po prostu takie no, bardzo pasywne, z racji tego, że na szczęście ten tenant akurat nie zawraca mi głowy z wymianą żarówki czy jakimiś innymi rzeczami. Po prostu widzimy się teraz już nawet raz na rok, tylko po to, żeby zrobić gas safety certificate, sprawdzić, czy jest jakiś problem i to w sumie na tyle. Już mam do niego na tyle zaufanie, wiem, że dba o moją nieruchomość, w nagrodę niejako zrobiłem mu nową kuchnię, taką jak w sumie chciał. Też mi zależało na tym, żeby mieć po prostu dobrego tenanta, który w tej nieruchomości będzie na dłużej, tak? W związku z tym takie jest moje podejście. Zgadza się, zgadza. Ja też preferuję Single Let, ale to każdy robi jak uważa. To jest temat na inny wywiad. Tu jeszcze miałem takie pytanie przy okazji, czy sam zarządzasz, bo to dosyć istotne, czy zlecasz to agencji? Do tej pory zarządzałem sam. Z reguły zlecałem znajdywanie tenantów, aczkolwiek teraz wyrobiłem sobie taką dobrą znajomość z jedną z agencji. Mamy w sumie fajny kontrakt i teraz wszystkie nieruchomości, które mam, przekazuję dla nich. Tą nieruchomość, którą w zeszłym tygodniu skończyliśmy remontować, ta pani właśnie znalazła nam tenanta. Jeżeli chodzi o kolejną nieruchomość, którą już wiem, że może tam tenant czy najemca opuścić ten lokal, załóżmy gdzieś przełom lipca, sierpnia, ona też już będzie szukała tam tenanta. Także po prostu teraz staram się to oddelegować, ja chcę zająć się tylko znajdowaniem tych deali, no i ich robieniem. Super. Efekt skali, im więcej domów, tym warto już outsourcować pewne czynności. Super, to okay. Przejdźmy teraz już tak bardziej do drugiej części, bo powiedziałeś, że wszedłeś w rynek nieruchomości. Czy teraz to jest twoje główne zajęcie, czy nadal jeszcze wykonujesz jakąś pracę? Jeszcze dalej pracuję, aczkolwiek teraz jestem na tym przymusowym wolnym, tak? I to staram się wykorzystać do tego, żeby jak najwięcej zrobić w tych nieruchomościach. Czyli właśnie na chwilę przed tobą rozmawiałem właśnie z agentami, próbując umówić wirtualny viewing, przy czym pan sam nie wiedział, jak to ma wyglądać, w związku z tym na razie jeszcze się nie umówiliśmy, aczkolwiek tą nieruchomość postaram się obejrzeć po prostu tylko przejeżdżając, ale nieruchomości to jest moje główne zainteresowanie. Jeżeli chodzi o książki, jakie czytam, czy jakieś informacje, załóżmy YouTube'a, czy wszystkie informacje, które zbieram, w jakiś sposób dotyczą właśnie nieruchomości, także to jest to, czym ja żyję na chwilę obecną i co mnie kręci, tak? O, to jest ważne. Też warto tutaj wyłapać już taką jedną ciekawostkę, że masz już dosyć fajne portfolio w porównaniu na przykład do innych landlordów, jakich znam, a w międzyczasie nadal wykonujesz pracę zawodową, czyli można połączyć dwie czynności, to jest dosyć istotne, więc warto o tym pamiętać. Mhm. A znaczy, tak? Ja w sumie tą pracę generalnie trzymam tylko i wyłącznie dlatego, że z racji tego, że teraz jestem portfolio landlord, mimo że teoretycznie nieruchomość powinna sama się spłacać, czyli to, co płacą tenanci, powinno płacić za nasz rent plus nasze zyski i to powinno być podstawą do remortgage'u czy do udzielania następnego kredytu. Mimo wszystko jednak banki dalej chcą ode mnie payslipy i to, że mam stałe źródło dochodu i to jest dosyć dobra wage, tak, czyli dosyć dobre wynagrodzenie, to pozwala mi na zakup kolejnych nieruchomości, a nie ukrywam, że całkiem lubię swoją pracę, nie jest ona mi jakimś tam kamieniem u nogi i czasami jest dobrze nawet się odstresować, robić zupełnie coś innego, także dlatego się trzymam tej pracy także, ale ten teraz okres, kiedy jesteśmy tutaj na tym przymusowym wolnym, gdzie wszystkich w firmie wysłali na te przymusowe wakacje, tak? To mi uświadomiło też, że tej pracy jednak mimo wszystko mi brakuje, tak? Także dopóki nie będę miał olbrzymiego już takiego portfolio, myślę, że dalej będę to robił. Wiesz, no z pracą to różnie. Powiem ci taki dowcip, nie? Kiedyś się kolegę z pracy zapytałem, czemu ty co sobotę pracujesz, nie? Czemu ty robisz non-stop nadgodziny, nie? On mi powiedział, mam w domu 4 córki i żonę, nie? No. Już więcej pytań nie było, nie? On przychodził po prostu do pracy odpocząć, nie? Ja czasami swoją pracę w ten sam sposób traktuję, bo ja pracuję jako kierowca ciężarówki i to jest Można sobie włączyć muzyczkę, czy audiobooka, czy cokolwiek, się odciąć i praca lekka, łatwa i przyjemna. Motywacja bywa różna. A mam takie jeszcze pytanie do Ciebie odnośnie firmy, nie? Jak to było na początku, jak jest teraz, czy inwestowałeś na siebie jako sole trader, czy od razu zdecydowałeś się na założenie jakiejś spółki? Jak to u Ciebie wyglądał ten proces? I powiedzmy, mając tą wiedzę, bo już parę lat inwestujesz, jakby ktoś, powiedzmy, chciał dzisiaj zacząć inwestować, to co byś poradził takiej osobie? Ja jak zacząłem, to inwestowałem właśnie na zasadzie sole trader, czyli kupowałem wszystko na swoje nazwisko i tak kupiłem 3 nieruchomości do momentu, kiedy nie zmieniły się przepisy, kiedy George Osborne wymyślił ten Section 24 i to się okazało, że w tym momencie, mimo że moje nieruchomości przynoszą zysk, w porównaniu z tym, co jeszcze zarabiam ze swojego etatu, może się okazać nieopłacalne dla mnie po prostu kupowanie kolejnej nieruchomości na moje nazwisko. W związku z tym otworzyliśmy spółkę. Ta spółka istnieje już 2 lata. Wszystkie teraz nieruchomości są kupowane właśnie przez tą spółkę. Co ja bym zalecał każdemu? Po pierwsze, pójść i porozmawiać z dobrym księgowym, który zna się na nieruchomościach, bo to jest sprawa indywidualna. To, że ktoś by chciał mieć spółkę, to nie znaczy, że on ją musi mieć. I odwrotnie. W związku z tym trzeba pójść do księgowego. Księgowy musi sprawdzić, załóżmy, czy masz jakieś dochody z etatu, jakie jest Twój plan, ile chcesz mieć tych nieruchomości, co będzie dla Ciebie najlepsze pod względem właśnie opodatkowania. I wtedy na tej podstawie podjąć decyzję, czy zakładać spółkę, czy nie. Bo wiadomo, że koszt rozliczenia spółki także dochodzi, w związku z tym tu jest dużo więcej kosztów, dużo więcej dokumentów potrzebnych przy zakupie nieruchomości, w związku z tym to nie zawsze jest dobre rozwiązanie. Aczkolwiek ja, planując zakup jeszcze kilkunastu przynajmniej nieruchomości, po rozmowie z księgowym stwierdziłem, że to jest właśnie droga dla mnie. Zgadza się. Trzeba dobrze to rozdysponować, a rozmowa z księgowym będzie jak najbardziej odpowiednia. Tym bardziej, jak ktoś nie ma wiedzy, bo jest wiele możliwości takich małych myczków, choćby jak przeniesienie zysku na partnera, czy założenie spółki, czy nawet założenie jako sole trader, ale działać jako z partnerem życiowym, nie? To wówczas się rozkłada zysk. No jest dużo takich strategii, więc warto porozmawiać z kimś, kto się w tym orientuje. A mamy teraz ten, wiadomo, koronawirus i jak sobie radzisz w takich właśnie czasach, kiedy no, mamy pod górkę? Jakie wyzwania Cię czekają w związku z tym? Pierwszym z takim wyzwaniem było to, że ciężko było umówić się na viewingi, aczkolwiek tą nieruchomość, którą będę kupował, którą w sumie powinniśmy robić completion w przyszłym tygodniu, znalazłem ją właśnie w trakcie lockdownu. Udało mi się zrobić viewing z racji tego, że to jest agencja, która działa na zasadzie tak zwana online agencja, tak? Czyli oni nie mają takiego swojego biura, może mają jakiś office w Londynie. Po prostu viewing robił sprzedający. I na tej podstawie udało mi się, po prostu pani przyszła, otworzyła drzwi, stanęła sobie gdzieś w rogu ogrodu i powiedziała: dobra, proszę, idźcie sobie, obejrzyjcie. I to było, tak wyglądał viewing, nawet nie wyszło z nami do środka. Po czym zadzwoniłem do agencji, złożyliśmy ofertę, pierwsza oferta została odrzucona, druga w sumie też, ale była już sugestia, na ile można by było ją podnieść, żeby była do zaakceptowania, i ta w sumie suma była także do zaakceptowania dla nas, a nieruchomość tą, o której teraz mówię, jest dosłownie z 200 metrów od tej nieruchomości, którą remontowaliśmy w tym samym czasie, także znaliśmy dokładnie, i to jest dokładnie taka sama nieruchomość, też 3 bedroom z ogrodem, z garażem, z podjazdem, w związku z tym wiedzieliśmy, jaka jest jej wartość. No, na tej podstawie złożyliśmy ofertę i to zostało zaakceptowane. Kolejnym takim wyzwaniem w czasie tego koronawirusa, no to na początku było zakaz poruszania się, tak? Dlatego tylko 3000 mil zrobiłem w tym czasie, aczkolwiek przestałem robić jakieś tam update'y na Facebooku z racji tego, że dużo ludzi było jednak wystraszonych i stwierdziło, że no nie powinno się jeździć, w związku z tym teoretycznie nie jeździłem. Ciężko było także znaleźć materiały. To było naprawdę wyzwanie z racji tego, że firma, z której ja zawsze biorę kupnie, była zamknięta. Dobrze, że była otwarta firma, która dostarczała mi farby, no ale to nas niejako zmusiło też do działania bardziej kreatywnego, co w sumie też wydaje mi się jest dobre z tego względu, że Udało mi się znaleźć nową kuchnię, w sumie dużo taniej niż podejrzewam, zapłaciłbym to w swojej firmie. Także inne dodatkowe rzeczy, które wyszły, znalazłem firmę, która sprzedaje fajne worktopy, czyli te blaty do kuchni. I to wszystko pozwoliło mi także trochę zaoszczędzić pieniędzy, mimo że dodało mi mileażu do mojego samochodu, ale to pozwoliło mi właśnie na taką kreatywność i nie wiem, czy widziałaś akurat zdjęcia czy wideo z tego ostatniego projektu, wyszło to naprawdę fajnie. Poza tym udało mi się szybko znaleźć tenanta na tą nieruchomość, mimo że właśnie był lockdown. Ludzie bardzo chwalili sposób wykończenia tej nieruchomości, no i praktycznie nie mieliśmy żadnego problemu ze znalezieniem tenanta. Tak, zgadza się. Oglądałem film na YouTube, widziałem, więc lubię oglądać takie projekty, że ludzie działają i coś robią, bo to jest, osobiście uważam, to jest inspirujące, nie? Bo to pokazuje, że się da, że można, nie? I po to właśnie dzisiaj rozmawiamy, żeby zainspirować ludzi, którzy po prostu chcą zacząć inwestować, czy po prostu szukają jakiejś swojej drogi, nie? Może jeszcze nawet nie wiedzą, że chcą inwestować. Jakby ktoś mi powiedział, nie wiem, 5 lat temu, że ja będę inwestować w nieruchomości, to bym taką osobę wyśmiał, jak gdzie ja nawet nie wiem, jak kupić własne nieruchomości, a co dopiero gdzieś tam inwestować, nie? Co robić. I tutaj takie właśnie mam do Ciebie pytanie, Tomku. Co byś poradził osobie, która powiedzmy nas słucha czy ogląda i stwierdzi, że ja też chcę tak zacząć inwestować, tak jak Ty, że już masz tych parę nieruchomości. I co byś poradził takiej osobie na początku, nie? Powiedzmy, nie ma żadnej wiedzy. Ewentualnie kupiła tylko własną nieruchomość. Pierwsze, co bym zalecił, to jest dużo wiedzy na YouTubie, aczkolwiek trzeba to brać z przymrużeniem oka czasami, po prostu sprawdzać tą wiedzę, która tam jest. I pierwsza i chyba najważniejsza rzecz, jaką należy zrobić, to skontaktować się z dobrym brokerem, po to, żeby nie brać bankowego brokera, tylko wziąć kogoś, kto ma dostęp do całego rynku, bo tutaj po prostu nieruchomości kupujemy na kredyt i musi być to dobry doradca, który nam po prostu powie, co jesteśmy w stanie kupić, tak? Bo to, że my chcemy kupić dom za 200 000 wcale nie oznacza, że my mamy taką zdolność finansową, tak? Taki broker sprawdzi dokładnie, ile zarabiamy, jaki mamy odłożony depozyt, powie nam, na ile możemy szukać nieruchomości, do jakiej sumy. Dostaniemy też decision in principle, czyli taki dokument, który na pół roku jest ważny i to pozwoli nam na szukanie nieruchomości, bo jeżeli zaczniemy szukać nieruchomości za 200 000, a możemy kupić maksymalnie do 100 czy 150, no to wtedy możemy mieć problem, nasza oferta też nie zostanie zaakceptowana z racji tego, że agencje teraz zmieniły zasady, już jakiś czas temu, po prostu przy składaniu oferty oni już sprawdzają, czy taka osoba jest w stanie ją kupić, czy ma decision in principle, czy ma właśnie depozyt. I to jest podstawa, zanim oni w ogóle przekażą naszą ofertę dalej. W związku z tym od tego by trzeba było zacząć. A jeżeli już mamy to załatwione, tak, wiemy, na ile jesteśmy w stanie kupić, to po prostu iść, kupić tą pierwszą nieruchomość. Ja pamiętam do dzisiaj, ile ja rozmów przeprowadziłem i z Anglikami, i z Polakami przy zakupie właśnie tej nieruchomości. Część odradzała mi ten ruch, część zachęcała do tego. Za każdym razem było pytanie, czy ja dobrze robię, czy powinienem to robić, czy ja sobie poradzę, tak? Najlepiej jak przyszły już dokumenty odnośnie searches, jak wyczytałem tam informację, że jest radon, że są jakieś inne, że tam gdzieś jest landfill site, gdzieś tam pół mili czy mile dalej. Takie informacje i później to wszystko sprawdzałem, czy to jest, czy ma to duże znaczenie dla mnie. Radon jest w sumie w każdym mieszkaniu, tak? W związku z tym to nie jest coś, co zmieniłoby moje decyzje odnośnie zakupu nieruchomości, ale jak czytasz taki dokument, który został przesłany do Ciebie przez rzeczoznawcę, no to zadajesz sobie te pytania, tak? Także najlepiej jest kupić tą pierwszą nieruchomość i zobaczyć, zawsze ją można sprzedać. Także na tej pierwszej nieruchomości ja chyba nauczyłem się najwięcej, a później każda następna już była dużo łatwiejsza, tak? Bo ten proces już później był taki sam, tylko zmieniały się adresy. A nie miałeś jakichś telefonów z Polski, co ty robisz, takie kredyty? No miałem, to znaczy w sumie nie tyle z Polski. Ja byłem zawsze wychowywany tak, że kredyt to jest coś złego, że nie należy mieć kredytów, nie należy mieć karty kredytowej i to właśnie się obróciło przeciwko mnie w momencie, kiedy ja zacząłem rozmawiać z moim brokerem i on mówi, ty słuchaj, ale twoja historia kredytowa jest bardzo słaba, bo nie masz karty kredytowej. Ja mówię, no to właśnie według mnie, ja jestem dobrym klientem dla banku, bo ja potrafię sobie poradzić bez pożyczania pieniędzy. On mówi, nie, to nie działa w ten sposób, to właśnie działa odwrotnie. Oni chcą widzieć, że ty masz kartę kredytową, że ty z niej korzystasz, że ty ją spłacasz na czas, że wiesz, co robisz ze swoim długiem, tak? I długo mi zajęło właśnie to, nawet przy zakupie już tej pierwszej nieruchomości, przełamanie się takie w stosunku do kredytu. Bo wiadomo, że to jest zobowiązanie na długi okres czasu, 25-30 lat. Nie wiadomo, co się wydarzy, ale od tego są ostatecznie też i ubezpieczenia. Także to wszystko przy pierwszej i drugiej nieruchomości udało mi się już przełamać. Teraz już nie mam takiej rezerwy co do kredytu, przy czym ja biorę tylko i wyłącznie kredyt na zakup nieruchomości. Ja nie biorę kredytów na zakup, nie wiem, samochodu czy czegoś takiego. Po prostu to wszystko jest dług, który jest spłacany przez moje aktywa. W związku z tym ja, jak Kiyosaki powiedział, to jest dobry dług, tak? Mamy zły dług i dobry dług. Ty na pewno wiesz to najlepiej. W związku z tym ja to traktuję jako dobry dług i to jest dług, który ma mi pozwolić zbudować moją niezależność finansową. A czy kredytujesz również remont, czy tylko po prostu sam depozyt i zakup nieruchomości? Staram się pieniądze na remont mieć własne, ale teraz w ogóle już całkiem zmieniłem koncepcję z racji tego, że teraz współpracuję też z inwestorami, bierzemy po prostu pieniądze na zasadzie pożyczki od inwestorów, którym zwracamy określony procent i my te pieniądze wykorzystujemy na zakup i na remont nieruchomości. Teraz trochę nam ten właśnie koronawirus i cała ta sytuacja popsuła trochę plany z racji tego, że kiedy kupowaliśmy tą nieruchomość, którą w zeszłym tygodniu skończyliśmy remontować, plan był taki, że już w tym momencie, kiedy był skończony remont, chcieliśmy starać się o remortgage, natomiast, bo wtedy była taka jeszcze możliwość, natomiast koronawirus spowodował, że banki troszeczkę się ustraszyły, zmieniły trochę zasady i teraz musimy być właścicielem tej nieruchomości przez przynajmniej 6 miesięcy, a ponieważ kupiliśmy ją ostatniego dnia marca, musimy czekać do września, zanim będziemy mogli robić remortgage, dlatego też zakładam, że jeszcze w tym roku kupię 2 nieruchomości, podczas gdy na początku tego roku zakładałem, że będę mógł ich kupić, podejrzewam, że 6. Powoli coraz więcej tych nieruchomości. Najtrudniej to pierwszą, a później to już z górki idzie. Tak. Z tego względu, że wiadomo, robi się refinansowanie na każdej nieruchomości, jak już masz przykładowo 5 nieruchomości, to rzeczywiście tak. to już spory kapitał się inwestuje. A jakbyś mógł powiedzieć, przez ten cały okres, jak inwestowałeś, co było twoim największym wyzwaniem? Bo ludzie też mają różne problemy, nie? Na przykład, tak jak słyszałem, że jednemu z landlordów tenant umarł, nie? Spadł ze schodów, nie? Na przykład. I to jest wyzwanie, nie? Wtedy, nie? No, to jest wyzwanie. Tak, jest wyzwanie, bo wówczas nagle zaczyna się sprawdzanie, czy on się pośliznął, czy on dostał zawał w momencie, jak schodził na schodach. I wiesz, i załóżmy, że nie wiem, nie miałeś poręczy na przykład w nieruchomości, nie? Mhm. No i się zaczyna wyzwanie, nie? Przed sądem. No dlatego się sprawdza. I jak to było u ciebie? Czy miałeś jakieś niespodzianki, czy miałeś jakieś sytuacje takie niemiłe? To znaczy w sumie aż tak drastycznych to nie było. Ja na przykład odnośnie tego bezpieczeństwa dla tenantów wiem, że wszystko musi być zrobione tak zwane głupoodporne, czyli właśnie wszystko musi być tak zrobione, żeby ktoś się nie pośliznął, żeby nie powiedział, że to jest moja wina, że jeżeli zostawiamy żaluzję, no to ten sznureczek musi być przyczepiony do ściany, żeby tam dziecku się krzywda nie stała. Ten dom, który kupiliśmy ostatnio, tam wszystkie okna otwierały się od dołu, w związku z tym można było się wychylić, ale wiadomo, jak dziecko się wychyli, może wypaść. W związku z tym na wszystkie okna założyliśmy ograniczniki, takie, żeby się otwierały maksymalnie 20 cm, żeby nikt mi nie powiedział, że dziecko wypadło i że to jest moja wina, tak? W związku z tym staramy się w ten sposób działać. W tej nieruchomości też pierwszy raz w sumie założyłem smoke alarm podłączony do prądu na stałe, z racji tego, że we wcześniejszej nieruchomości zakładałem zawsze na baterię. Mimo że bateria ma wystarczyć niby na 10 lat, ja przychodzę po kilku miesiącach, okazuje się, że to zostało zdjęte, leży gdzieś tam w szafie, bo niby pikało, mówię, no, ostatecznie ma 10 lat gwarancji, mówię, data jest wszystko wybita na obrocie, w związku z tym po to, żebym ja miał pewność, że to jest w domu i że działa, jest zamontowane na stałe, że nikt tego nie ma prawa ani odłączyć i w ten sposób będę podchodził do każdej następnej nieruchomości. Czyli po prostu zrobić to tak, żebym miał pewność, że zrobiłem wszystko ze swojej strony co do tego, żeby no tenantowi się nic nie stało, tak? Bo nie chciałbym właśnie dostać takiego telefonu, jak wspomniałeś. No nie, to nie byłoby miłe, tak? Miałem podobną sytuację w sumie w zeszłym roku, gdzie ja podejrzewałem, że tenant może chcieć robić jakiś claim. Tam było coś na zasadzie takiej, że wanna była źle zamocowana, przy czym to było umocowanie robione, nie wiem, przez poprzedniego właściciela albo może jeszcze wcześniej. I kiedy tenant nalał wody, czy wynajmujący, mówię tenant, bo tak po angielsku jest, nalał pełną wannę wody i wskoczył do niej, żeby się wykąpać, szklany ten screen się wypiął od góry i po prostu sobie spadł. Na szczęście on był na tyle przytomny, że odsunął to ręką i szyba uderzyła o kafelki, o podłogę. O dziwo szyba przetrwała, ale wtedy jak się ześliznęła o wannę, to uderzyła w toaletę i pobiła dół toalety. Ona była dalej do używania, aczkolwiek no, trzeba było ją wymienić. I ja na początku podejrzewałem właśnie, że może być podobna sytuacja, tak jak ty mówisz, że tenant może chcieć robić jakiś claim, że coś jest niezabezpieczone czy coś. Taka pierwsza myśl przemknęła mi przez głowę. Dlatego 3 razy się upewniłem, czy jemu na pewno się nic nie stało, poza tym, że oczywiście się wystraszył. Pojechałem, zrobiłem od razu ten, w ciągu 2 dni zostało wszystko naprawione. Okazało się, że tenanci, bo oni tam mieszkali dosłownie 7 dni, to się stało na samym początku, jak oni tylko się wprowadzili, ale to nam pozwoliło się poznać. Ja poznałem tych tenantów lepiej, oni poznali też mnie, widzieli, że ja działam szybko, w związku z tym jak był zawsze jakiś problem czy coś, dzwonili 1-2 dni, temat rozwiązany. Ja staram się właśnie w ten sposób działać. Osoba, która będzie mieszkała w tym naszym nowym, ostatnio zakończonym domu, przyszła do nas po pierwsze z tego względu, że dom fajnie wygląda, jest nowo wyremontowany, a po drugie ona chce mieć pewność, że ktoś będzie dbał o ten dom, w sensie takim, że jeżeli coś będzie, nie wiem, przeciekało, czy coś będzie się działo, ona zadzwoni, zostanie to zrobione. Jej obecny tenant, ona zgłasza, mieszkając tam 5 lat, od 3 lat zgłaszała jakieś tam usterki z tym domem i to nie zostało zrobione. I słyszę dużo takich właśnie historii, gdzie ktoś zgłasza coś, coś nie jest zrobione, że nie ma ciepłej wody albo jeszcze coś innego. U mnie coś takiego nie przychodzi. Jeżeli jest problem, staramy się działać od razu. Albo mamy kogoś na miejscu, kto jest w stanie, załóżmy, zrobić elektrykę, hydraulikę czy jakieś inne rzeczy. Jeżeli nie mamy, sami staramy się w jakiś sposób pomóc. No i starać się rozwiązać ten problem z racji tego, że ja chcę, żeby moi tenanci czuli się w tym domu bezpiecznie i komfortowo, bo wiem, że wtedy oni będą ze mną na dłużej. Trzeba tutaj przyznać, że w Anglii jest wielu landlordów, gdzie no, nie dba o te nieruchomości i to jest prawda, że tenanci bardzo długo muszą czekać na jakąkolwiek reakcję, no i też dlatego powstały specjalne ustawy, że jest teraz bat na landlordów, którzy nie chcą tego robić, a można, tutaj dodam, że można się jeszcze zabezpieczyć, wykupując specjalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej dla landlorda, jakby coś się stało, są takie ubezpieczenia. W standardzie bodajże, jak dobrze pamiętam, chyba do 100 tysięcy funtów, jakby coś by się wydarzyło takiego niespodziewanego. Super. A możesz się podzielić taką historią, która wręcz odwrotnie dała ci takiego powera, że coś, co takiego się wydarzyło, że poczułeś siebie, że jesteś dumny z siebie, nie? Że szczęście cię ogarnęło. Coś takiego na rynku nieruchomościowym, czy coś takiego cię spotkało? Tak, w sumie przy wcześniejszej mojej nieruchomości, które remontowałem, wtedy robiłem to sam, z racji tego, że ja jestem, lubię, jak wszystko jest zrobione perfekcyjnie i ja wychodziłem zawsze z założenia, że ja zrobię to najlepiej, ale już staram się z tego wyleczyć. Generalnie zrobiłem ten remont i to było coś takiego, że wszyscy mi mówili, że za tą nieruchomość osiągniesz tylko tyle i tyle, tak? Czy załóżmy 395 funtów, więcej za tą nieruchomość nie dostaniesz. No mówię, dobra, ale ja zrobiłem ją w wysokim standardzie, ja chcę za nią 425, tak? To było na ulicy, na której było przynajmniej jeszcze 5, jeżeli nie 7 nieruchomości na wynajem, wszystkie dosyć tanie, ale żadna nie była w takim standardzie. I ja swoją nieruchomość wynająłem w ciągu 1 dnia za 425, gdzie to było no dużo więcej niż lokalny rent, podczas gdy te inne nieruchomości dalej jeszcze stały. W związku z tym to mnie nauczyło, że jeżeli mam dobry produkt, moje nieruchomości nie są malowane magnolią, mam wstręt do tego koloru, tak jak widzisz tutaj mam kolor szary i tego koloru staram się trzymać, to jest dla mnie taki fajny, uspokajający i staram się robić wszystkie nieruchomości w ten sam sposób, żebym później nie miał problemów z farbami i to mnie nauczyło właśnie, że jak mam dobry produkt, przyjdzie dobry tenant, który zapłaci za tą nieruchomość, po tym jak tamten tenant się wyprowadził, przyszła następna osoba i była podobna zasada, ta pani, dziewczyna w sumie, bo ona dosyć młoda jest, poszła oglądać inne nieruchomości, jak zobaczyła, w jakich warunkach miałaby mieszkać, a wychodziła z domu rodzinnego, czyli opuszczała swoich rodziców, no, gdzie podejrzewam, że miała dobry standard. Jak zobaczyła, gdzie by przyszło jej mieszkać, te kolorowe jakieś tam różne wykładzinki i przyszła do takiego domu, gdzie tam są nowe podłogi, nowe wykładziny, wszystko ładnie odmalowane, nowa kuchnia, wszystko się zamyka pięknie, ładnie, no to ona nawet tylko poinformowała swojego narzeczonego, że oni biorą ten dom, on go nawet nie widział. Mówi, uwierz mi, lepszego domu nie znajdziemy. I w ten sposób ja znajduję tenantów, dlatego ja w sumie nie mam problemu z tym, że nieruchomości stoją puste, tak? Tutaj warto dodać, że na rynku brytyjskim rynek najmu jest ogromny, na chwilę obecną bodajże chyba 30 parę procent, ale dobrych domów w wysokim standardzie, powiedzmy nawet w standardzie polskim, to trzeba przyznać, jest bardzo mało. Jeżeli są, to są wynajęte od ręki praktycznie. I ja pamiętam sam, jak wynajmowałem, bo ja kupiłem de facto angielski flip, nie? I dostosowałem to do polskich standardów. I żeby dostosować flip angielski do polskich standardów, wydałem na remont prawie 10 tysięcy funtów. Znaczy nie, chyba 8 czy 7, już nie pamiętam. Ale potem jak przychodzili potencjalni najemcy, oczywiście starsze osoby, znaczy to widać po minach, ale nikt nie powie otwarcie, o ładne, ja chcę tu mieszkać, nie? Ale to widać po dzieciach. Dzieci nie potrafią kłamać i nie ukrywają swoich emocji, nie? I to po prostu wiedziałem, jak przychodzą dzieci małe i mówią, o mamo, patrz, ale tutaj ładnie, nie? Czy ja mogę ten pokój? Dosłownie, nie? I to widać, nie? Tym bardziej, że sam wynajmowałem przez wiele lat i wiem, w jakim standardzie są te domy. Szczególnie wiadomo, że tutaj landlordzi są z różnych części, z rejonów świata, nie? I ten standard jest taki, trzeba przyznać w cudzysłowie, europejski. My wiemy, o co chodzi, ale nie będziemy mówić, poprawność polityczna musi być, nie? Dokładnie. Ci, co mieszkają w Anglii, to wiedzą, o co chodzi, no. Trzeba tu być i przeżyć, tak? Tak, trzeba tu być, przeżyć, będzie wiadomo, o co chodzi, bo tu są różni... Landlordzi są z różnych rejonów świata, no. To trzeba przyznać. I trzeba powiedzieć otwarcie, Polska ma wysoki standard. Mhm. Super. A jakie masz plany na przyszłość? Nie wiem, możesz, jak chcesz, możesz powiedzieć, ile masz nieruchomości, ile byś chciał mieć. Jak widzisz siebie też za 5-10 lat? Co tam na horyzoncie? Czy tam w głowie tam już coś tam kukuje? Tak, nieruchomości teraz akurat tak się złożyło, że w tym roku większość z nich zremortgage'owałem i zafiksowałem, czyli mam ten okres, kiedy nie mogę nic zrobić z mortgage'em na między 2 do 5 lat, w zależności od tego, jaki dostawałem produkt i co mi się bardziej opłacało. W związku z tym te nieruchomości na pewno będę trzymał. Oczywiście będę starał się rozbudowywać to portfolio, ale tak myślę, że za około 4-5 lat, w zależności od tego, jak rynek się będzie rozwijał, będę chciał część z tych nieruchomości sprzedać, oczywiście wyciągnąć z nich jakiś fajny zysk, i wtedy zająć się bardziej deweloperką, czyli już bardziej może budowaniem jakichś domków. I taki jest plan na najbliższe, myślę, 5 do 10 lat. Dalej będziemy kupować nieruchomości, z tym, że zmienimy trochę system z racji tego, że na chwilę obecną wszystkie nieruchomości, które kupuję, remontuję, remortgage'uję i trzymam je dalej. Później będziemy robić coś takiego, że załóżmy na 3 domy, 1 będziemy trzymać dla siebie, załóżmy najlepszy, a 2 będziemy sprzedawać, tak żeby było i cash flow comiesięczny, i żeby były też większe dopływy gotówki, czy na następne projekty, czy na po prostu wygodniejsze życie. A planujesz, nie wiem, tak jak tu niektórzy angielscy landlordowie, sprzedać portfolio i wyjechać do Hiszpanii, czy jednak zostaniesz na wyspie? Póki co myślę, że zostanę. Długo biliśmy się z myślami i rozmawialiśmy z żoną na temat tego, czy zostajemy w Anglii, czy jednak wracamy. Mamy dwójkę małych dzieci, one zaczęły tutaj szkołę i ja po prostu też dla ich dobra nie chcę im zmieniać szkoły, czy to na polską, czy na hiszpańską, czy jakąkolwiek inną. Jeżeli zaczęły tu angielskie szkoły, one tu je skończą, w związku z tym to też niejako przywiązuje mnie do tego kraju przez najbliższe, załóżmy, 15 czy nawet może 20 lat. Ja teraz mam 41, w związku z tym wtedy już nie będzie dla mnie sensu, żeby wyjeżdżać gdziekolwiek indziej. W związku z tym tutaj planuję, zawsze planowałem w Polsce wybudować sobie dom, aczkolwiek myślę, że teraz wybuduję go tutaj w Anglii. Oczywiście zachowując standardy polskie, ale dom będzie na przykład z Yorkshire Stone, z racji tego, że polubiłem ten materiał, tak? Domy pięknie wyglądają właśnie, jak są wybudowane z kamienia. No i zrobię go tak jak ja bym chciał, tak? I jeszcze moim takim celem, może już nie tyle pod względem zarobku, tylko chciałbym jeden budynek ocalić od zawalenia, tak? Z racji tego, że ja jestem z wykształcenia historykiem, lubię historyczne budynki, lubię jakieś zamki, tego typu rzeczy bardzo mnie kręcą i boli mnie to, jak na przykład widzę, że jest fajny budynek, z którego można by było coś fajnego zrobić, ale on popada w ruinę, bo albo trzeba z konserwatorem się dogadać, a to nie jest najprostsze, albo po prostu pieniądze, nakład finansowy, jaki jest potrzebny, no po prostu przewyższa zyskowność tego projektu. Ja chciałbym taki projekt zrobić właśnie nie dla zysku, tylko po to, żeby taki budynek zachował, tak? Takie mam marzenie, tak? A to fajnie. Trzeba mieć jakieś cele, które przekraczają, nie wiem, pieniądze fizyczne, żeby coś też zostawić po sobie. Tak, nie? Ja chcę właśnie, żeby to był właśnie taki budynek, on musi mieć jakąś historię ze sobą związaną, no i żebym miał taką dumę, przejeżdżając koło niego, że kurczę, przyczyniłem się do tego, że ten dom, czy tam budynek, czy cokolwiek to będzie, że no zostanie dla potomności, tak? No, super, fajnie, trzeba mieć jakieś, ja uważam, trzeba mieć cele, trzeba mieć jakieś hobby specyficzne, życie ma wtedy lepszy smak. Super, to dzięki Tomku, to taka była pierwsza część, taka otwartsza, żeby pokazać, czym się zajmujesz właściwie. I chciałem tu przejść do kolejnej części, już takiej bardziej filozoficznej. I tutaj mam taki zestaw paru pytań. One będą klasyczne dla tej serii, bo większość, zgaduję, że większość osób, która nas będzie słuchać, to powiedzmy dopiero zaczyna, bo ci, co już tam mają portfolio, to oni już nie mają czasu na słuchanie takich historii. Mhm. I mam takie pierwsze pytanie do Ciebie. Czy jest klucz do sukcesu według Ciebie? Wiedzieć, co się chce osiągnąć i dążyć do tego. Ja nieruchomości traktuję właśnie takie jako źródło dochodu też, ale to daje mi taką niesamowitą satysfakcję, jak ja widzę, że dom jest w fajnym standardzie, że się szybko wynajmuje, że ktoś, kto tam mieszka, dba o niego, bo wie, że na przykład lepszego domu nie znajdzie i to jest dla mnie takie budujące. Co ciekawe, we wszystkich domach, które mam, mieszkają Anglicy, podczas gdy w Anglii no nie mają oni najlepszej renomy, tak? Polacy generalnie bardziej dbają o domy, aczkolwiek na szczęście wszystkie te nieruchomości, te osoby, które w nich mieszkają, dbają o te nieruchomości i też to doceniają. Ja też na przykład cieszę się z tego, że, bo to też było jakąś moją tam barierą, czy jakimś tam coś, co mi zawsze gdzieś tam zostawało, że ja jestem Polakiem w Anglii i że Anglicy mogą nie chcieć u mnie mieszkać, tak, z takich czy innych względów. W związku z tym cieszę się, że to nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Widzą, że jest fajny dom i niezależnie kto to będzie, oni wynajmują, płacą tutaj także. Cieszę się, że wszyscy płacą na czas i jest wszystko ok, także nie mam jakichś takich horror stories, ale myślę, że to też wynika z tego, że nieruchomości, które dostają, są w dobrym standardzie, fajne, w związku z tym oni też sobie zdają sprawę z tego, że ciężko będzie im znaleźć, załóżmy, podobną nieruchomość w podobnym standardzie. W związku z tym dlatego siedzą u mnie. To bardziej Polacy, jako my naród, jesteśmy bardziej zakompleksieni. Anglicy są też bardziej otwarci. I ja też zauważyłem, na przykład jak remontowałem nieruchomość, to sami sąsiedzi już do mnie podchodzili tam, żeby zagadać. Mhm. Nawet jak już remontowałem, już pierwszy Anglik podszedł, zapytał się, kiedy nieruchomość będzie w ogóle gotowa do wynajęcia, bo on już chce wynająć. Nie? Ja mówię, że jeszcze remont jest, nie? Gdzie tam jeszcze jakiś tam dołożę najemców, nie? Bo na ulicy, gdzie kupię nieruchomość, jest szkoła, nie? I to jest jedna z takich dosyć fajnych szkół. I są ludzie, że po prostu chcą mieszkać blisko szkoły, żeby móc szybko dzieci odprowadzić. A przy okazji mieć fajny dom, tak? I to tak, super. Czyli warto mieć po prostu sprecyzowany plan. Jeżeli tak mówisz, zafiksowałeś się na nieruchomości, warto się tego trzymać. Tak, taki jest mój plan. Ja generalnie w międzyczasie, bo jak pierwszą nieruchomość kupowałem w 2012 roku, w związku z tym to już jest 8 lat, tak? W międzyczasie miałem takie różne przebłyski, a może Forex, a może jeszcze coś innego, może jakieś, nie wiem, MLM-y, albo jeszcze, było różnych kilka koncepcji jeszcze w międzyczasie na tak zwane szybkie zarabianie pieniędzy, ale żadna z nich nie przetrwała, podczas gdy nieruchomości to jest coś, co zawsze gdzieś tam z tyłu jest. Nawet jak nie pracuję nad konkretnym projektem, to wiem, że po prostu zbieram pieniądze na przykład na zakup kolejny, tak? Czyli te nieruchomości zawsze były dla mnie priorytetem, a inne rzeczy to po prostu przyszły, była moda, minęły i nie ma ich. Zgadza się, fajnie. A jakie trzeba mieć cechy, aby odnieść sukces w Twoim odczuciu? Co determinuje to, że wiadomo, ktoś odnosi sukces, a ktoś nie? Według Ciebie, jak uważasz, jakie to są cechy? Myślę, że trzeba być upartym w dążeniu do tego swojego celu. Aczkolwiek z drugiej strony ja nauczyłem się przyznawać do swoich błędów. Jeżeli popełniłem błąd, przyznaję się. Trzeba wiedzieć, kiedy można, a kiedy trzeba odpuścić, tak? Bo jeżeli trzeba odpuścić, bo jeżeli coś nie ma większego sensu, brnięcie w to dalej, nie wiem, jeżeli to nas jeszcze kosztuje jakieś tam pieniądze, czy nawet czas, który też nawet jest w sumie ważniejszy od tego wszystkiego. W związku z tym trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość, to nie ma sensu, skupmy się na tym, bo w tym jest nasza przyszłość, tak? I dyscyplina w trzymaniu się wyznaczonego celu, tak? Jak mówiłem, ja w międzyczasie miałem jakieś tam skoki w bok, tak? Próbowałem się zająć czymś innym, rozpraszałem się, później stwierdziłem, że na przykład coś, co zajęło mi rok czy dwa, gdzie nie dość, że nie przyniosło mi zysku, mogło przynieść nawet stratę. Jak przeliczyłem sobie na przykład te pieniądze stracone na jakieś tam szkolenie czy na cokolwiek innego, to mogło być na przykład pół depozytu na kolejny dom. Jak zacząłem sobie to tak przeliczać, mówię, kurczę, no jednak lepiej trzymać się tego, co sobie wyznaczyłem i w tym kierunku dążyć. Tak jak mówię, z tą dyscypliną różnie to bywało. Generalnie kilka razy musiałem przesunąć datę swojego celu, tak? Cel został ten sam, ale data jego osiągnięcia, załóżmy, troszkę się wydłużyła. I myślę, że to są takie podstawowe cechy, jakbyśmy to nazwali, które wiadomo, pomagają. Nieruchomości mogą być nudne, nie? I to trzeba... Mogą być, ale to jest też biznes z ludźmi, tak jak powiedziałem. Jak miałem ten przypadek, kiedy musiałem jechać do tenantów, bo coś się tam wydarzyło. Miałem okazję ich poznać, okazali się bardzo sympatyczni, fajni. Także to było takie coś przyjemnego, tak? Że udało się zbudować relacje z tymi osobami, ale także z inwestorami. Jak wiesz, jeździmy często na różne networkingi, na spotkania, czy teraz w sumie bardziej online, ale poznajemy osoby, które po prostu myślą tak samo jak my, bo jeżeli ja na przykład wracając do mojej pracy, pójdę do pracy i zaczynam mówić o nieruchomościach, to ludzie patrzą na mnie, mimo że to są Anglicy i mówią, kurczę, Nie pogadamy. Nie pogadasz z nimi, musisz rozmawiać o takich tematach, które są właśnie załóżmy w telewizji jako numer 1, czy tam jakieś seriale, czy jakaś piłka nożna, czy cokolwiek innego, ale nie pogadasz na temat nieruchomości, a jak pojedziesz na spotkanie, gdzie są czy angielscy, czy polscy inwestorzy, czy jakiś miks, i wiesz, że wszyscy są skupieni tylko i wyłącznie załóżmy na nieruchomościach i na robieniu tego biznesu. Jedni zaczynają, jedni mają już olbrzymie portfolio, ale z tymi wszystkimi osobami można porozmawiać, czegoś się ciekawego nauczyć i to są takie znajomości na lata, tak? Często jak na przykład, no, nie ukrywam, że czasami też jest tak, że kurczę, no się nie chce, tak? Potrzebuję dzień wolnego, ale wtedy zadzwonić do kogoś, kto na przykład robi coś podobnego, pogadać na zupełnie inny temat, ale widzisz, że ta osoba jest właśnie z mojego kręgu, tak? To już pomaga i następnego dnia, no dobra, jedziemy z koksem. No rzeczywiście, dlatego tutaj to, co mówisz na początku, warto oglądać jakieś kanały, spersonalizowane kanały związane z rynkiem nieruchomościowym, bo to wtedy człowiek się tak bardziej nakręca. W pozytywnym sensie oczywiście, super fajnie, to wymieniłeś tą ważną cechę, a jakie umiejętności trzeba mieć? Według Ciebie, co jest ważne, istotne? Myślę, że zarządzanie, jeżeli chodzi o ludzi, tak, bo jeżeli ja robię remont, no to zarządzanie tym zespołem, także zarządzanie nawet tą panią z agencji, bo trzeba jej przypomnieć czasami, że coś ma zrobić. 2 maile musiałem wysłać, żeby coś było zrobione. Także myślę, że zarządzanie tymi ludźmi, a także zarządzanie sobą w czasie, to także z racji tego, no, że no, czasami zdarza się, że nie jesteśmy na tyle kreatywni czy działali w tym temacie, jak moglibyśmy. Samemu mi się zdarza po prostu czasami rzucić wszystko, zająć się czymś zupełnie innym na jeden dzień po to, żeby po prostu naładować baterię, tak? Taki dzień w sumie mieliśmy wczoraj, pojechaliśmy sobie nad morze, ale wykorzystałem to jako czas dla rodziny, tak? Czyli na zachowanie takiego balansu między pracą a czasem rodzinnym i to pozwoliło na tyle naładować akumulatory, że dzisiaj już od rana już byłem w trasie, już załatwiłem to tamto przed rozmową z Tobą, także parę telefonów, parę maili, listy do wysłania, także trochę takich spraw biurowych. To także było celem tutaj, także to jest kolejna rzecz. No i myślę, że planowanie, z racji tego, że jeżeli chodzi o remont, no to my robimy raczej kompleksowe remonty i to są remonty, kiedy robimy kuchnię, łazienki, wszystkie pokoje, malowanie, w ostatnim nawet robiliśmy całe ogrzewanie, w związku z tym to wszystko trzeba dobrze zaplanować. Nasz remont to był dom 3-pokojowy, zajął nam dosłownie miesiąc. Podejrzewam, że gdyby nie było tego lockdownu i gdyby wszystko było w miarę dostępne, mogłoby się nam to udać zrobić dużo szybciej, a to wszystko wynikało z tego, że wszystko było zaplanowane w momencie, kiedy odbieraliśmy klucze, wiedzieliśmy, kto ma kiedy przyjść, kto jest najważniejszy, od kogo zaczynamy i jaki będzie każdy kolejny etap naszego działania. I to pozwoliło nam spiąć taki dosyć duży remont w 4 tygodnie. Także wydaje mi się, że to też było ważne. Także myślę, że zarządzanie i planowanie to jest podstawa w tym biznesie. O, super, dzięki. To bardzo dobre. Bardzo dobre rzeczy i tutaj takie mam pytanie, choć już dosyć sporo na ten temat powiedziałeś. Co według Ciebie należy zrobić, aby odnieść sukces? Jakbyś to mogła już podsumować z perspektywy swojej działalności. Jak? Znaczy, ja tak czuję cały czas taki niedosyt, tak? Z racji tego, że ja wiem, że tak jak mówisz, dla niektórych to, co udało mi się osiągnąć, może być sukcesem, ale dla innych osób to może być, załóżmy, pierwszym czy drugim krokiem w ich karierze. Ja to właśnie w ten sposób traktuję, że mam wyznaczony cel dużo, dużo wyższy po to, ażeby do niego cały czas dążyć, bo jak ten cel będę miał za mały, szybko osiądę na laurach. W związku z tym to już nie chodzi nawet o zarabianie czy o zyski z tych nieruchomości, tylko po prostu po to, żeby ten cel był na tyle duży i na tyle atrakcyjny, żeby chciało się do niego dążyć. I zachowanie takiego balansu między życiem rodzinnym, a właśnie tym biznesowym, tak, żeby to było załóżmy w miarę zbalansowane. Wiadomo, że nie da się tego tak wymierzyć łyżeczką, ale ja też mając 2 małych synów liczę tak po cichu, że będą chcieli się zająć tym tematem w późniejszym okresie. Ja myślę, że już jak będą mieli po załóżmy 10 lat, zacznę ich zabierać na viewingi, zacznę im pokazywać właśnie, jak robi się remonty. Oni już widząc, że przywożę jakieś materiały, już zaczynają się tym interesować i to dla mnie także będzie jakąś formą sukcesu, jeżeli uda mi się zaszczepić tego bakcyla u nich, żeby widzieli w tym swoją przyszłość, no i żeby ostatecznie przejęli to portfolio, które jakieś tam zbuduje w załóżmy w ciągu najbliższych 10 czy 20 lat, no bo wiadomo, że ja tego ze sobą nie zabiorę, a chcę, żeby byli na tyle świadomi, co to może im dać, z racji tego, że ja jak miałem 20 lat, nie miałem żadnej nieruchomości, oni mając po 20 lat będą mieli po kilka, jeżeli nie kilkanaście. Także chcę, żeby zrobili z tego dobry użytek na swoją przyszłość. Czeka Cię po pierwsze wyzwanie pod tym względem, żeby tak. Bo wiesz, może zbudować, jak ktoś mówi, fortunę jakąś, a oni to mogą zaprzepaścić, więc czeka Cię spore wyzwanie, to raz, a dwa rzeczywiście musisz im zaszczepić to, żeby w ogóle chcieli, nie? Tak, dokładnie. Ja chcę, żeby po prostu, żeby to było dla nich czymś wartościowym, a nie na przykład spędzanie czasu, nie wiem, na jakiejś bzdurnej grze online. Ja na przykład rzadko oglądam telewizję, po pierwsze nie ma tam nic ciekawego, po drugie szkoda mi czasu, najnormalniej w świecie szkoda mi czasu na marnowanie go na takie bzdury, tak? Wolę zająć się, załóżmy, surfowaniem Rightmove'a i wyszukiwaniem kolejnych dealów. Dobry pomysł. Powiem Ci, że jest specjalne oprogramowanie, które pomaga w wyszukiwaniu deali, nie? Tak, wiesz. Porozmawiamy poza. Bo jak robiłem szkolenie z inwestowania, nie? Ja też postanowiłem spędzić ten lockdown bardzo produktywnie i prawie codziennie po 10-12 godzin pracowałem właśnie nad tym szkoleniu. No, w sumie 19 godzin nagrań, to co można wyobrazić, jak to ile trwa. I znalazłem właśnie takie oprogramowanie, głównie dla day sourcerów, nie? Gdzie możesz znaleźć w całej Anglii po prostu jakieś ciekawe nieruchomości. Bo załóżmy, że jest nieruchomość wystawiona, jest listing i ktoś nikt nie kupił, nie? I nagle potem ktoś zmniejszył cenę, nie? Czyli masz do czynienia z zmotywowanym sprzedawcą. Właśnie. I wiesz, i wyobraź sobie, że dostajesz maila, nie? Dzień dobry, znalazłem dla Ciebie zmotywowanego sprzedawcę, nie? Właśnie obniżył cenę nieruchomości, no. Wiesz, no. I są takie systemy, które wyłapują to, nie? Oczywiście są płatne, trzeba płacić, nie? Ale to tam chyba kilkanaście funtów miesięcznie, już nie pamiętam, ale to takie coś może bardzo pomóc inwestorowi, nie? No. Ja jestem ciekaw, czy myślimy o tym samym. Być może, bo takich systemów zbyt wiele nie ma, nie? Na chwilę obecną, nie? No, ale z tego, co mówisz, to chyba mam nawet tutaj skrót do tego. No ale porozmawiamy. Porozmawiamy, jak będzie okazja do zrobienia szkolenia. Dobra, kolejne pytanie. Już co nieco już powiedziałeś, ale tak jakbyś mógł powiedzieć jednym słowem. Co było tym zapalnikiem, takim impulsem, mówisz, kurczę, zajmuję się nieruchomościami, nie? Kiedy jest ten moment, który, nie wiem, powstał, że postanowiłeś zostać tym profesjonalnym landlordem, że już masz tych nieruchomości, że masz już portfolio? Myślę, że ten okres właśnie pierwszych 2 lat od zakupu swojej pierwszej nieruchomości, w której mieszkałem i kiedy zobaczyłem, jak samo to, że posiadam tą nieruchomość i w niej mieszkam, oczywiście robiąc jakiś tam mały remont, jak to wywindowało cenę i ile ja byłem w stanie wyciągnąć pieniędzy po jakimś tam okresie czasu. To było takim właśnie zapalnikiem, jak Ty mówisz, że sobie pomyślałem, kurczę, no to udało się zrobić z jedną, a jakby miał takich 10. I to matematyka się kłania tutaj. Tak, przy czym ja z wykształcenia jestem historykiem, także... Na nieruchomościach bardzo łatwo liczyć, no, tam nie ma nic skomplikowanego. Właśnie to jest piękne w nieruchomościach, że one są po prostu proste, banalne, nie? Ludzie się pchają tam, nie wiem, jakieś forex, giełdy, szukają szczęścia, a nie ma co sobie życia komplikować. To naprawdę, to jest, jeżeli ktoś lubi nieruchomości, bo niektórzy są tacy, co nie lubią tego kurzu, ale to przecież zawsze można komuś zlecić, tak? Po prostu tylko deal musi być wtedy na tyle intratny, żeby można było no, wszystkim zapłacić, tak? Ale ja akurat to lubię. Lubię sam proces planowania. Dla mnie planowanie tego, jak to ma wypaść i samo to, że jedno z drugim się zazębia i że to idzie tak po sznureczku, tak? No nie zawsze tak jest, ale że udało się to dobrze zaplanować i że to się wszystko udało, to jest dla mnie takie budujące, tak? Że jestem w stanie to fajnie ogarnąć i to też mnie motywuje w jakimś sensie do robienia tego. I to jest moje kolejne pytanie właśnie. Czy dlaczego to robisz? Czy to jest przemyślana strategia, czy po prostu przypadek, nie? Czyli tutaj bardziej tak to mówisz. Znaczy na początku na pewno trochę było w tym przypadku, przy czym to był fajny przypadek, bo zasilił fajnie moje konto. Natomiast później, no później to już było po prostu szkolenia, uczenie się, jak to robić profesjonalnie. No już jak zdobyłem tą wiedzę, no to później zostało ją tylko przełożyć właśnie na działanie, tak? I tu jest w sumie chyba największy problem dla osób, które zaczynają. Dużo osób skupia się na nauce, wydaje im się, że jeszcze wszystkiego nie wiedzą, że jeszcze nie mogą tego zrobić, bo nie wiedzą, co będzie następnym krokiem, tak? Czy to, co ich czeka za rogiem. No ale tak jak ktoś to powiedział, że nawet wyjeżdżając z samochodem gdzieś w jakąś podróż, nie wiesz, cała droga jak przebiegnie, wiesz tylko jak dostać się do następnego skrzyżowania, w zależności od tego, jakie światło będzie, takie podejmiesz działanie, albo staniesz, albo pojedziesz, bo masz zielone, tak? I do następnego i tak w ten sposób właśnie się to dzieje, tak? No, jest dużo takich sytuacji, ale to jest, jak ja to mówię, trzeba mieć plan. Plan to podstawa, jakikolwiek. To jest takie moje też zdanie. I trzymanie się jego. To już jest trudniej, ale powiedzmy tak, warto się jego trzymać. Tak, no teraz takie... Myślę też, że warto jest go co jakiś czas robić review, tak? Czyli sprawdzać, czy to, co sobie założyłeś, czy to dalej jest dla ciebie interesujące, motywujące, tak? Bo jeżeli przestało być w jakimś sensie, no to nie ma dalszego sensu tego robienia, tak? Zgadza się. A mam teraz to się takie podchwytliwe pytanie. Uwaga, czy wszystko sam osiągnąłeś, czy ktoś ci pomagał? Jak to było? A nie wiem, czy żona cię słucha teraz, wiesz? To... Żona na pewno mnie wspiera, a samo to, że nie przeszkadza, to już jest dużym sukcesem. Myślę, że tak, no bo spotkałem się z wieloma osobami, gdzie najpierw muszą przekonać żonę, że chcą wziąć kredyt na 50, 80 czy więcej tysięcy. I to już tylko podpisz tutaj, tak? Kochanie, podpisz. Tak? No, to też, tak? No na pewno ja w międzyczasie zrobiłem kilka szkoleń, niektóre były dobre, niektóre trochę gorzej, aczkolwiek na początku jak zbierałem tą wiedzę, każdą wiedzę chłonąłem, tak? Później dopiero zacząłem ją selektywnie i krytycznie do niej podchodzić, bo okazało się, byli nauczyciele, którzy za darmo, czy prawie za darmo potrafili przekazać masę, olbrzymią wiedzę, którą można było wykorzystać w praktyce, a były jakieś takie napompowane szkolenia, gdzie no człowiek się nic nie dowiedział i uznał dzień, dwa, czy nawet trzy szkolenia za stracone. W związku z tym na pewno oprócz żony, którą wspomnieliśmy, ci mentorzy, którzy właśnie w ten sposób jakoś pomagali nakierować na znalezienie tej strategii, bo strategii w nieruchomościach to jest masa, różne rzeczy można robić, w zależności od tego, jaki kto ma dostęp do finansów, w zależności od tego, jakie ktoś ma podejście do ryzyka, czy woli deale za 500 000, czy woli deale za 100 000, bo są dla niego bezpieczniejsze, tak? Także to jest to. Oprócz tego ja miałem w sumie przez blisko 2 lata takiego mentora już nie tyle związanego z nieruchomościami, co bardziej od strony takiej filozoficznej, psychicznej, duchowej osoba, która pomagała mi się rozwijać jako biznesmen Także to szło tak dwiema drogami. Ty możesz, Tomku, zdradzić, czy to jest jakiś nasz rodak, czy jednak współpracujesz z jakimś bardziej samym? Nie, to był taki milioner z Londynu. Nie wiem, czy jest rodowitym Anglikiem, no ale to jest Anglik. I z niego korzystałem. Aczkolwiek on jest bezpośrednim uczciem tych Arfeker, także myślę, że niejako też do niego też sięgałem. Także. Super, fajnie. To jak już wyłączę kamerę, to powiesz mi, jakie tam szkolenia są dobre, a niedobre. To będzie dobre, ale dobra, super, idziemy dalej. Mam jeszcze jedno takie pytanko. Czy masz jakieś, nie wiem, cudowne, złote rady, oczywiście w Twoim odczuciu, które są bardzo ważne w odniesieniu sukcesu? Może, oczywiście w nawiązaniu do rynku nieruchomościowego. Znaczy, ja wiem, jeżeli robisz to, co lubisz, tak, to nie będziesz tego traktował jako pracę. Ja tego nie traktuję jako pracę. Nawet mój znajomy ostatnio, jak wysłałem zdjęcie, że tam robię coś właśnie przy nieruchomości, on mówił, ale się ciebie pytam, czy ty pracujesz, a nie pokazujesz mi swoje hobby, tak? W związku z tym na takiej zasadzie u mnie to jest. U mnie pracą jest na przykład to, co wykonuję w nocy, tak jak kierowca ciężarówki, natomiast nieruchomości traktuję jako hobby. I myślę, że jeżeli ktoś w ten sposób będzie podchodził do tego biznesu, że okej, to fajnie, przynosi zysk i jakiś tam dochód pasywny z tego się buduje, ale jest to moja pasja, w związku z tym nie będziesz tego traktował jako zawód czy jako kolejny etat, bo to, co na przykład jak robiliśmy ten remont, ja dużo więcej czasu na przykład poświęcałem w ciągu dnia, będąc czy doglądając, jak ktoś coś robi, czy załatwiając materiały, niż bym poświęcił normalnie firmie. Także to jest no takie zajęcie, które gdybym miał to robić tylko i wyłącznie dla pieniędzy, myślę, że już dawno bym to zostawił. To już jesteś nie pierwszą osobą, która mówi właśnie w ten sposób, że no to jest takie dosyć istotne. A w takim razie, bo jednak jest trochę tych obowiązków. Jak sobie radzisz z tym wszystkim? Bo tu praca zawodowa, no, życie rodzinne, wiadomo, masz tych synów, to też wymaga trochę od ciebie zaangażowania, nieruchomości, no sporo tego. No jest trochę tego. To znaczy tak, nasze nieruchomości, mówię nasze w sensie mojej i mojej żony, pozwoliły nam na to, że moja żona może zająć się dziećmi, tak? Nie mówię, że siedzi w domu, ona zajmuje się dziećmi, bo to jest i moim, i jej priorytetem, tak? Także to pozwoliło na to, że ona nie musi martwić się tym, że musi iść do pracy, żeby zarobić na rachunki, ma się zająć dziećmi. Tym bardziej teraz to jest ważne w momencie, kiedy mamy ten lockdown, dzieci nie chodzą do szkoły, trzeba się nimi zająć, trzeba pomóc im odrobić te prace domowe. W związku z tym to okazało się teraz zbawienne dla nas, tak? No wiadomo, że praca jest pracą, są dni, kiedy pracuję, kiedy nie pracuję, obowiązki dzielimy między siebie i żonę, ja generalnie zajmuję się na przykład znajdowaniem deali i no, organizowaniem, planowaniem tego remontu, aczkolwiek czasami lubię mieć ręce brudne. Natomiast żona zajmuje się całą papierologią, tak, czyli sprawami związanymi z księgowością, aczkolwiek mamy księgowego, no ale też dla niego te dokumenty w jakiś sposób trzeba przygotować, trzeba to usystematyzować, przekazać, także to jest na takiej zasadzie. No i kolejna rzecz, to o czym już w sumie mówiliśmy, że jak na początku swoje nieruchomości wynajmowałem sam, zlecałem na przykład tylko znajdowanie tenantów, tak teraz wszystko już oddelegowuję do agencji i oni zajmują się zarówno znajdowaniem, jak i doglądaniem, sprawdzaniem, czy wpłynęły płatności na czas i po prostu przekazywaniem mi tylko pieniędzy, czy nawet jakichś raportów, co się dzieje z nieruchomością. Ja mam to z nimi tak ustalone, że do 150 funtów, jeżeli coś się dzieje, nie wiem, trzeba wymienić klamkę czy coś takiego, nawet nie muszą mnie o tym informować, to zostanie tylko odjęte z rachunku. Jeżeli trzeba podjąć decyzję na temat czegoś poważniejszego, co może wymagać jakiegoś większego nakładu finansowego, no to wiadomo, że chcę o tym wiedzieć i zależy się od tego, czy jestem sam w stanie to ogarnąć, czy im to zostawić, wtedy taką decyzję podjąć. Także no myślę, że teraz w naszych kolejnych etapach dalej będziemy szli w kierunku właśnie oddelegowywania pewnych rzeczy. Jak na chwilę obecną jeszcze sam zajmuję się wyszukiwaniem tych deali, chodzeniem i negocjowaniem, tak myślę już powoli o zatrudnieniu personalnej asystentki. Swego czasu miałem osobę z Filipin, którą robiła dla mnie rzeczy, które można było zrobić online przez komputer i to fajnie się w sumie sprawdzało, aczkolwiek ta osoba także musiała być pilnowana, tak? Z racji tego się nauczyłem, że jeżeli coś komuś zlecam, muszę jednak mimo wszystko mieć czujne oko na tym, jak to mówią, pańskie oko konia tuczy, tak? I nasza współpraca się niestety zakończyła, aczkolwiek no to mnie nauczyło, że można działać w ten sposób i myślę, że w ciągu może niekoniecznie następnych kilku tygodni, ale parę miesięcy myślę, że do tego dojdzie, że będę miał jakąś asystentkę, asystenta, osobę, która będzie mi pomagała w zrobieniu takich podstawowych, prostych rzeczy, które mimo wszystko trzeba zrobić, trzeba na nie poświęcić czas, a ja żebym zajął się takimi rzeczami, które są bardziej dochodowe, czy takie, które wymagają więcej mojego czasu, tak? O, to super. Nie wiem, czy wiesz, w Anglii to się na taką żonę się mówi chyba housewife, czy jakoś... Housewife, tak? No tak. Czy coś takiego. No. Pamiętam, kupowałem ostatnio ubezpieczenie, to chyba musiałem zaznaczyć zawód małżonki, nie? I chyba housewife. Mam pytanie, a wiesz, jak się w Polsce nazywa taką żonę? Nie wiem. No, chyba nie ma odpowiednika w wolnym tłumaczeniu housewife. Żona w domu. Gdzieś na końcu języka idzie jakaś chyba kura domowa, czy jakoś, tak? No tak mi się przypomniało dowcipnie. Pamiętam, jak zacząłem jeździć na te networkingi, nie? To jest związane z nieruchomościami, się ludzie pytali, ile masz tam nieruchomości? Ja mówię, no tak, mówię, tak mniej więcej dwie, znaczy jak dwie, nie? Bo to zależy, wiadomo, różnie, między jedną a dwie, nie? A ja mówię, że mam nieruchomości wirtualne, nie? Jak wirtualne? No bo ja bardziej siedzę w dochodach pasywnych, nie? Aha. I ja mówię, ja to traktuję również jak nieruchomość, nie? Która daje mi czynszu tam standardowo między 500 a 1000 funtów miesięcznie, nie? To tak bym miał dwie nieruchomości na wynajem, nie? Bo moja żona również tak samo jak u ciebie, nie? Pełni rolę housewife, nie? Właśnie dzięki temu, że uzyskuje dochody pasywne, a nieruchomości między innymi się do nich też zaliczają. Więc... No i teraz właśnie w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz, kiedy no, musi poświęcić ten czas dzieciom czy rodzinie, tak, generalnie, to jest ten czas, kiedy najbardziej się docenia właśnie ten dochód pasywny. Nie? Ja przynajmniej tak odczuwam, że to naprawdę duża ulga. Zresztą nawet jak wcześniej jeszcze, kiedy żona mogła sobie pozwolić na przykład na pracowanie tylko na pół etatu, a nie na cały etat, i gdy właśnie w pracy ludzie rozmawiali, że o kurczę, co zrobić z dziećmi, albo nie wiem, jak były rozmowy na temat jakichś planów tam na przyszłość, zakupu jakiejś tam nieruchomości gdzieś w Hiszpanii czy coś, ja zawsze pytałem, no ale co robisz w tym kierunku, tak, żeby... żona twoja siedziała w domu, albo żebyś był w stanie za te 5 czy 10 lat kupić ten dom wymarzony w Hiszpanii, tak? Bo to, że o nim tylko gadasz i że to jest twoje marzenie, to wcale cię do niego niekoniecznie doprowadzi, tak? A ja zawsze starałem się, zresztą nawet jeden Anglik mi powiedział, że mało zna cudzoziemców, ale widzi, że my jesteśmy w stanie osiągnąć dużo więcej niż rodowici Anglicy, mimo że to my jesteśmy tutaj na gościnnych występach, tak? No, i krócej jesteśmy. No dokładnie. Krócej. Tylko, że nam się chce, a im chyba nie. Właśnie. Ale to normalne, takie są koleje. To samo dotyczy nie tyle ludzi, powiedzmy osób, nie? Jedna, dwie osoby, ale to dotyczy również całych krajów, że gdzieś tam jest jakieś imperium i nagle ni stąd, ni zowąd imperium upada, nie? I to się rozchodzi na osobowości i tak samo na całe kraje. Super, a mam jeszcze kolejne takie pytanie, już dosyć też filozoficzne. Co byś poradził takim, wiesz, osobom, rodakom, bo to będzie po polsku, wiadomo, którzy powiedzmy też by chcieli zacząć tak inwestować, ale czują, że stoją w miejscu, nie? Co byś poradził? najpierw zdać sobie sprawę z tego, gdzie jesteśmy, tak? Gdzie jest? Czy ma tą wiedzę, czy jej nie ma? Czy musi jej poszukać? Czy ma zdolność do zakupu tej nieruchomości, tak? Czy to jest to zdolność kredytowa, czy są to jakieś, nie wiem, umiejętności, bo czasami niekoniecznie trzeba mieć pieniądze, wystarczy mieć chęci i jakieś tam właśnie zdolności w tym kierunku i już można sobie poradzić. Tak jak mówiłem, są różne strategie na nieruchomości. Moja akurat jest zakup tej nieruchomości, remont i refinansowanie. Natomiast można się zająć rent-to-rent, można się zająć service accommodation. To są takie strategie, które nie wymagają dużego nakładu finansowego. Szkolenia, nawet bardzo profesjonalne, są za paręset, może kilka tysięcy funtów, co jest ułamkiem tylko, jeżeli chodzi o koszt depozytu, załóżmy. I można zacząć już działać w nieruchomościach i w ten sposób się uczyć, nawet sprawdzić, czy to jest dla kogoś, tak? Bo to, że komuś się wydaje, że nieruchomości byłyby fajne, wcale nie znaczy, że tak będzie, tak? Zgadza się. A to super, to wielkie dzięki, Tomku. Przebrnęliśmy przez takie pytania czysto filozoficzne i wyszło jak zawsze w odczuciu współczesnych ludzi, że jesteś kapitalista, nie? Bo wykorzystujesz biednych tenantów. Teraz takie jest, wiesz, poczucie w telewizji, tak się buduje teraz. I to trochę, żeby ocieplić wizerunek, jakby powiedzieć, czy masz jakieś hobby? Ja zawsze mówię, że w tym kraju, w Anglii, trzeba mieć hobby, bo inaczej się zwariuje, nie? Ja mam, z racji tego, że tak jak powiedziałem, ja jestem historykiem i tutaj tego nie zarzuciłem. Ja lubię czytać książki, czytam masę książek w ogóle. Dużo z nieruchomości, ale dużo też z historii. I taką moją ostatnią, która tu właśnie leży obok, to jest... Słucham? Pokaż ją, pochwal się. Dobra. To mamy problem z czytelnictwem. Ludzie nie chcą czytać, nie? To pokaż, że ludzie, co osiągają sukces, czytają książki, o dziwo. Czekaj. No, to jest książka Sekret Kopernika, z racji tego, że ja jestem z Olsztyna. Kopernik był na zamku w Olsztynie przez parę lat. To jest książka, którą kiedyś już kupiłem w Polsce. Czytam ją w sumie drugi raz, z racji tego, że no, Kopernik miał dosyć ciekawe życie. I to jest dla mnie taka odskocznia od tego, co to kompletnie robię. Także czytam sobie książki historyczne i to jest takie moje hobby. W wolnym czasie, mówię, jeździmy, zwiedzamy. Cieszę się, że moja żona podziela też to samo hobby, z racji tego, że też lubi chodzić po jakichś ruinkach, tak, po zamkach i tego typu historiach. W związku z tym no tu się fajnie uzupełniamy, tak? Także to jest taka duże, bo tutaj jest dużo zamków. No dokładnie. Jest gdzie jeździć, wiem, jest English Heritage, nie? Tak. I to fajne, zgadza się, fajnie. Super, okej. Okay. Takie już to na końcu pytanie mam. Jak się można z Tobą skontaktować? Jakby ktoś chciał Cię, nie wiem, porozmawiać, nie wiem, może jakieś pytanie, a może jest inwestorem i chciałby z Tobą zacząć inwestować, to jak można się z Tobą skontaktować? Najprościej przez Facebooka, albo na moim prywatnym profilu, albo na fanpage'u Tom Blecki, wpisując po angielsku. Natomiast dla osób, które chciałyby jakieś tam podstawowe wiedzy z nieruchomości, mam kanał na YouTubie, także wpisując moje nazwisko Tomasz Blecki, można sobie tam wejść i zobaczyć. Tam jest parę filmików, będzie więcej z racji tego, że one są nakręcone już, ale jeszcze nie dodane. Także tej wiedzy będzie tam dużo więcej. Super, fajnie. Ja powiem, że oglądam i wszystkie linki będą zamieszczone pod nagraniem. Dziękuję. Więc będzie można sobie zobaczyć. Ja z tej strony dziękuję. Myślę, że ta rozmowa była całkiem inspirująca i pokazuje, co musiałeś przejść, co trzeba posiadać, co trzeba zrobić, żeby po prostu osiągać ten sukces na rynku nieruchomościowym, ponieważ wielu ludzi po prostu staje na jednej lub dwóch nieruchomościach i na tym koniec, mimo że coś tam chcą, ale była promocja na Netflix i wiadomo jak się skończyło. Niestety, bez pracy nie ma kołaczy, tak to wygląda i życie to wybór. Więc ja z mojej strony dziękuję, Tomku, że przyjąłeś zaproszenie i się podzieliłeś cenną wiedzą, za którą coachowie biorą tysiące funtów. Ja także dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło Mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje, jeżeli tak, to niech da znać. Ja też mam nadzieję. Jeżeli Cię ta historia zainspiruje, to prośba, podziel się tym nagraniem z kimś, z kim uważasz, że powinien to posłuchać. Więc dziękuję i do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć.